Moi drodzy, robimy sobie zlocik, ale tym razem robimy sobie zlot samochodów z okładek gier. Czyli na przykład na okładce Need for Speed Payback macie, co tam jest, Nissan Skyline R34, Forza Horizon 4 macie McLarena Senne, na okładce Forza Horizon 5, ktoś fajnie dostał tym pociągiem, na okładce Forza Horizon 5 macie, no co macie, Mercedesa, to jego tutaj nie ma w grze, bo uwaga, będzie w piątce dopiero, no nie? Także wybieramy sobie samochody z okładek gier. Tylko właśnie, nie będę w stanie rozpoznać chyba wszystkich samochodów, więc będziecie musieli mi tutaj trochę pomóc na czacie i rozpoznać te samochody, które ktoś sobie tam powybiera. Ktoś może sobie na przykład, tak jak tutaj, Subaru, podejrzewam, że to jest z jakiegoś Colina McRae ten samochód, no nie? Tutaj widzę, że już się możecie wziąć sobie też samochód z okładki na przykład Gran Turismo Sport, tak? Albo jakiejś innej gry, to nie musi być Forza, to nie musi być Need for Speed. Tych gier wyścigowych trochę było. No jeśli będziecie chcieli wziąć sobie na przykład samochód z Burnout Paradise, no to przykro mi, ale tego auta tutaj nie ma w grze, po prostu, no nie dacie rady. Tak, zdecydowanie, możecie zrobić sobie Challengera z drivera San Francisco, jak najbardziej. Nie będzie dokładnie ta kopia, bo tutaj nie ma takiego wystającego elementu silnika. Można jak najbardziej. Tu macie odkładkowy samochód z Cyberpunka, proszę bardzo. Ja nie wiem, czy on był na okładce w sumie, ale jest to samochód z Cyberpunka, no. Chodzi o to, że celujemy w okładki. Najlepiej, jeśli będą to wyścigowe, no bo wiadomo. Zobaczę jeszcze, czy osoby sobie powbijały tutaj. O! Zobaczcie, dwa sloty się zwolniły. Okładki możecie sobie poszukać w Google Grafika i zróbcie sobie jakiś swój samochód. Ja już jadę do garażu i sobie przygotuję jakąś swoją furkę, no. I chyba mam już swój typ. To nie będzie chyba dokładnie ten model, ale zobaczymy, co da się zrobić. Także słuchajcie, czaty, będziecie musieli mi trochę pomóc rozpoznać te samochody, które tutaj będą. BMW z Need for Speed Shift, jasne. Możecie z Need for Speeda... Jak on się tam nazywał? Coś tam uciekało przez całe Stany Zjednoczone. A ciekawe, co The Crew 2 miało na okładce. Tam były chyba różne pojazdy, no nie? Choć tak. Ja sobie też muszę zerknąć w sumie. Dobra, co ja tu klikam? Wchodzę do garażu. O, dokładnie, Need for Speed The Run. Dokładnie, dokładnie. Ja chyba mam swój typ. Zaraz zobacz. Need for Speed. Na okładce Need for Speed World było takie stare Gallardo. Tak jak wam tu pokazuję, no nie? To jest na okładce Worlda. Stara gra, już jej nie ma. Payback. Na okładce Paybacka macie na przykład tego GTR-ka. Musicie dać mu czarną maskę. On tam chyba z boku nie miał żadnego malowania. Już się odchodzi trochę od tych malowań w grach, tak mi się wydaje. Chociaż w hicie już nie do końca. Tam jest dużo tych też. Chociaż nie no. Tutaj, zobaczcie, tutaj jeśli chodzi o hita, to jest okładka. Ale w tle tej okładki jest też korwetta, no nie? Więc jak najbardziej można sobie korwettę wybrać. No, głównym takim samochodem jest to Volvo, czy tam Polestar, tak? Ale jest tutaj inna też okładka, na przykład wersji Deluxe, Need for Speed Heat, Deluxe Upgrade, nie? To nie jest okładka, ale ta korwetta też jest. Pytanie tylko, czy będziesz w stanie, wiesz, zrobić taką okładkę, no nie? Macie jeszcze, no, jakieś stare gry są przecież, nie wiem, Colin McRae Rail. Tu macie jakiegoś starego Forda. Jest cała seria tych gier, okładek jest pełno. Praktycznie same okładki się. Z 1998 roku macie Subaru 22B do wyboru. I tu już widziałem, że Żelek takie Subaru wybrał. Także normalnie good taste. Wiecie, nad czym myślałem? Myślałem... A, dobra, muszę zmienić rejestrację. Jaką rejestrację? Ktoś z czata. Kto jest taki fajny z czata, żeby na rejestrację go dać? Kto taki fajny tutaj będzie? Schaboszczak? Nie zmieszczę ciebie, Schaboszczak. Musisz skrócić sobie nick, no. Bartek Żelek. Lorkiel. Ktoś z ciekawym nickiem. Kapi. Dominik. I... Kurde. Piotrek. Dekalus? Co to za nick? O, Byczku! Byczku mi się podoba. Chodź Byczku, Byczku 12. Chodź Byczku 12, będziesz na rejestracji. Muszę zmienić w końcu, no ile ten mini Mike chce ze mną jeździć. Byczy, tam chyba Q było, znaczy takie QO. I 12, chodź,
Chodź, pojeździsz ze mną trochę, potowarzyszysz. Nie udało ci się dołączyć do sesji, to chociaż tak o... Co ty na to? Byczko. Dobra, zapisujemy. I co, i fajna rejestracja. Zobacz, jak pięknie wygląda na Paganie. Dobra, jedziemy robić zlot, kurde. Gdzie się spotykamy, żeby było tak... No właśnie jak, bo tutaj z każdej gry praktycznie ktoś sobie wziął... Colin, jest, są inne tam jeszcze gry. Także nie mogę powiedzieć, że zrobimy taki zlot Need for Speedowy, nie? No nie możemy tak zrobić. Teraz mamy samochody okładkowe, więc gdzie by to pasowało? Jeszcze ta zima cholerna. Ja was bardzo przepraszam, że jest ta zima, no nic na to nie poradzę. Będziemy musieli jeździć super furgami w śniegu. Chlapa, nie chlapa. Paskudni, paskudni. Dobra, czaty, sprawa jest taka, to jest zlot, gdzie my będziemy musieli skumać, który samochód jest z jakiej gry, bo tu jest jakieś BMW, tu jest jakieś Camaro, tam jedzie jakieś Porsche, z tyłu jedzie jedzie ten Cyberpunka niby, ja nie wiem czy na okładce był ten samochód Cyberpunka, tam jeszcze z tyłu jedzie, oj ten to nie wiem czy był w tym, w jakiejkolwiek grze. Co tam z tyłu jechało takiego dziwnego? O, tutaj jest z Undergrounda. To jest chyba z Undergrounda ten samochód. Doskonały. Ford GT. Dobra, jedźmy do celu, zobaczymy zaraz. Ty, ale brzmi ta Pagani. Ja tym samochodem mało najeździłem. Całkowicie zapomniałem, nawet nie wiedziałem, że jest jakieś Pagani w grze. To są fajne auta. Patrzcie, jak ten śnieg wygląda w grze. Ja cię pierniczę. Ej, ja w tą grę gram bez przerwy od 3 lat. O, bo czwórka miała premierę we wrześniu. 3 lata, człowieku. I dalej ta grafika mnie korci. Jak ta gra to robi? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy wy widzicie to, co ja, czy nie widzicie? To jest normalnie kozak. Można też wziąć Mazdę LX8. Spróbujcie sobie też takie malowania zrobić, nie? Typowo growe. O, tutaj sobie Kaby, Ibra... Chyba Kalibra miało być ten nick, ale poszło, wiesz... Po słowniku chyba nickname i się nie udało. No ma bardzo fajne malowanie z Undergrounda 2. To był chyba pierwszy Need for Speed z otwartym światem. Czy nie pierwszy? Ale fajna ta Pagani jest. Patrzcie, jaki środek. I te trzęsące się wloty, wyloty powietrza. Patrzcie, nawet łopatki się trzęsą. Widzicie? Nieźle, co? Ja muszę sobie zmienić, wiecie co? Muszę sobie zmienić szynę na sekwencję. Gdzie będziemy takim samochodem jeździć? Na jakimś sprzęgle średniowiecznym? Oszalałeś? Całkowicie zapomniałem o tym samochodzie, nie wiem jak wy, ale jest fajny, fajny. Przy sobie jakieś wyścigi pojeździ. Trzeba Marquisa zaprosić na streamka i sobie pojeździmy jakieś duety na online, o. Pewnie, że... Jakie mam ustawienia graficzne? Mam maksymalne. Ale powiem ci, że mój komputerek, no grubo tutaj. Ledwo daje radę. Jak go dotknę, to jest taki rozgrzany. Jak byłem mały, to w ten sposób ładowałem baterię, że jak mi się jakaś bateria rozładowała, to kładłem ją na grzejnik i wsadzałem na przykład z powrotem do pilota czy coś. Patrzcie, jaką mam rejestrację kozacką. Siema, byczku. Jest tylko 10 osób w konwoju, to gdzie jest reszta? No dobra, może być i tu, bo tu się już poustawiali. Spoko, tam ktoś dalej pojechał, kurde. Ale tu śniegu pełno jest, chodźmy stąd. Może tam będzie mniej tego śniegu. Na jakimś asfalcie, gdzieś tu się zatopimy pod tym śniegiem. Dajcie spokój. Tak, teraz auto z okładki i zlocik. Dokładnie, dokładnie. Ty, tutaj lód jest, tu jest zamarznięte, a dawaj na tym lodzie. Ty, ale w sumie mamy, właśnie, mamy jezioro zamarznięte. Tu jesteśmy blisko jeziora. Może byśmy na tym jeziorze zrobili, co ty na to, byczku? Dawaj na jezioro jedziemy, tu jest zaraz jeziorko. Zamarznięte, to korzystajmy z tej zimy chociaż trochę. Ej, tu w sumie będzie fajne zdjęcie, bo wiecie co? Chodźmy na tym lodzie, tak staniemy. Zrobi się jakoś takie zdjęcie, myślę, że ciekawe. Też wyglądają ładnie te zdjęcia w odbiciach. No nie? Pewnie. W sumie to mało mamy takich zlotów na lodzie, tak się zastanawiam. Raz mieliśmy zlot dragowy, to wtedy... No robiliśmy sobie dragi tutaj na lodowcu, no nie?
Dobra, ale blisko siebie jesteśmy, dałoby się trochę oddalić. W sumie ten pomysł z cyberpunkiem, tak sobie myślę, że całkiem niezły był, co? Nie było chyba na okładce gry wyścigowej, zwłaszcza, że cyberpunk to nie są wyścigi. Ale zobaczmy, co tutaj macie ciekawego. Tak, wiecie co, może zacznijmy od zdjęcia, bo generalnie słońce zachodzi. Więc warto zrobić je najpierw, co? Ty, zobacz na to. Ło, ale to wygląda! I te odbicia. Ktoś tam daleko uciekł. Nie trafił chyba w konwój. A ma też, ma Forda GT, tak? No trudno, nie trafi. Ty, ale w trybie zdjęciowym też chyba słońce zachodzi. Tak czuję, że się ściemnia trochę, czy nie? O, ale kozacko wyglądają te odbicia. Ech, piękna sprawa. Ja nie wiem, czy tutaj, dobra, zaraz będziemy rozpoznawać, bo musicie mi na czacie pomóc troszeczkę rozpoznać te wszystkie samochody. Focus, Ford Focus. I robimy, no. Patrzcie, od razu zrobię sobie te zdjęcia do tego. 752 samochody są w grze. To jest nie do pomyślenia. Zapisujemy sobie. Zaraz będzie ciemno, więc nie wiem, czy będę mógł was w ogóle zobaczyć, ale zobaczymy. Może coś będzie. A nie, chyba jest, tym razem jest taka fajna jasna. Myślę, że będzie w porządku. Dobrze, jedziemy od początku. Od samego początku, jak zobaczyłem ten samochód, to nie wiedziałem, z jakiej on jest gry. Czy to nie jest czasami Midnight Club Dub Edition? Albo coś takiego? Albo Street Racing Syndicate? Kurde, nie wiem. Jakaś taka dziwna gra na pewno. Nie kojarzę tego samochodu, żeby był na jakiejś okładce. Need for Speed Carbon! O kurde! No tak, teraz mi się rozjaśniło. W tym kanionie, co tak driftuje ten samochód. No. Tak, dokładnie. Need for Speed Carbon. Fajnie. Ja nie skojarzyłem nawet Carbona. Jest napisane Carbon na rejestracji? A faktycznie. Kurczę, ja taką rejestrację zrobiłem. No ale dobra, może być. Następne jest BMW. Nie wiem, zabij. Nie mam pojęcia. Wiem, że to BMW było w Need for Speed Payback. Jest rejestracja prawilna, rozpikselowana. Jest z Paybacka, tylko że... Czekaj. Z Need for Speed, a tam był ten samochód na okładce? Nie ma go na okładce, nie? Czy gdzieś tam może z tyłu był, czy coś? Wpisałem Payback, wyskoczyło mi co innego. Ej, czekaj, jest! Jest na okładce! Jest tam z tyłu! Jest BMW, wszystko gra. Tu jest z przodu Skyline, tu jest jakiś dziwak. A tu jest BMW, dobrze wszystko jest. Wszystko jest, wyhaczył laserowym wzrokiem. Tutaj mamy Camaro. Tu też właśnie. Nie mam Ej, Camaro? Nie wiem. Ej, skąd Camaro? Dekru 2, tak? Dobra, sprawdzimy. A to jest Dekru 2. A faktycznie jest typowo okładkowy. Jest Camaro, no. Jest w tle tam jeszcze motorówka, motocykle są. Jest jeszcze tam jakiś offroadowiec i na górze jest samolot. Ale Camaro jest tutaj, bardzo ładnie. Robimy konkurencję w Fordzie dla Fordzy. Fordzie się to nie podoba i zaraz się zwiesi, kurde. Tutaj mamy samochód cyberpunka. Ale to nie jest gra wyścigowa, no nie? Myśmy się umówili, że to ma być gra wyścigowa. Trochę to nie pasuje. Tutaj jest okładka cyberpunkowa. Nie, to kliknąłem. Okładka... Kurde, bo mi sklep kliknęło. I ta... O, zajebiście, reklamy. No dobra, okładka generalnie wygląda tak. Ale tam w tle nie ma żadnego samochodu nawet. Przynajmniej ja nie widzę. Ja wiem, że to jest z tej gry, no przecież też zdobyłem sobie ten samochód. Ale nie widzę tutaj, żeby był jakiś wóz. Tylko jest ta postać. I sobie stoi, wiesz, z giwerką, no nie? Także trochę nie tak, ale rozumiemy, bo to jest ciekawy samochód. Dobrze, i to chyba kojarzę, to jest Need for Speed Porsche Unleashed, albo coś takiego? Albo nic z 2002 roku chyba. Czekaj. NFS Porsche... A nie, po prostu NFS Porsche. Nie, dobrze powiedziałem, Porsche Unleashed, o. To są Need for Speedy mojej młodości. Jak ja jeszcze nie miałem wąsa, to grałem w takie gry. Jak nie chodziłem do szkoły czy coś. Mój samochód to wiecie. I proszę, jest BMW z Most Wanted! Ale nie ma malowania. Zobaczcie. To malowanie z Most Wanted jest robione chyba na wszystkich możliwych samochodach. W tej grze i w Dekru 2. Także jakbyście wpisali na przykład malowanie... Nie wiem, wybralibyście sobie Murcielago i wpisalibyście Most Wanted, też by wam się pojawiło. Że jest, nie? Dobra. Tutaj mamy oczywiście fantastyczne malowanie z Need for Speed Undergrounda 2. Mało tego, mamy tutaj także body kit. W Undergroundzie 2 ten samochód Rachel T
też miał jakiś tam bodykit chyba, no nie? Też był taki przykokszony. Mieliśmy go na samym początku fabuły i wydaje się, że też był ten samochód na okład. Dobra, Ford GT, ja kojarzę, że on z... w którejś grze był. Patrzcie, jak tu się ładnie świeci od tej... Jest, Ray Tracing. Po co w Fordzie Ray Tracing? Zobaczcie, ten Ray Tracing już tutaj jest. Zobaczcie, jakie fajne rozbłyski ma. A? Pięknie to wygląda. Forza Motorsport 5? A nie 6? 6 chyba. Dobra, sprawdzamy. No, to za każdym razem muszę sprawdzać, że tych okładek jest od ciula. Forza Motorsport 7. A, tutaj już mam okład. Nie, w siódemce jest chyba 6. Motorsport 6, tak? Tak, słuchajcie. Forza Motorsport 6 macie Forda GT. To jest chyba z 17 roku ten Ford GT, tak? Także tak. I tu kolejna Porszawa. Coś ma napisane. Most Wanted 2015. Dzięki za ułatwienie, ziomek. Nie wiem, czy ta Porszawa jest na okładce. Sprawdzimy sobie. Most Wanted 2000. Jest tam jakaś Porszawa na okładce, tylko... Jest Aston Martin. Można było Astona Martina wziąć, tylko... Tutaj na okładce to jest inna Porsche. To jest jakaś Carrera, coś takiego. No nie, widzicie? To jest ta nowsza. Tak, 2012, wiem. Była nowsza ta Porsche. Ale może ma złe malowanie. Nie ta okładka? Który co, jest więcej okładek? Kurde, musimy to ogarnąć. O, 2015, tak? To pomylił malowania chyba. Kurde. Dobra, inaczej. Need for Speed 2015. Takie to nazewnictwo też. No dobra, no tutaj jest jakaś taka starsza Porszawa. To też taki hype był na to RWB, no nie? Kolor jest totalnie inny tutaj. W Fordzie można byłoby to lepiej zrobić. Ułatwienie dał takie, że dał na masce. Wiesz, malowanie w postaci literek, no nie? Jest tam jeszcze chyba Toyota albo Subaru. No ale to tyle. No dobra, co my tu mamy? Jest jeszcze Senna. Ale to czekaj, co tu mieliście stać w miejscu? Halo! Co tu się wszyscy rozjechali? No i jest Senna jeszcze. Senna jest, no oczywiście, z Forza Horizon 4. Dobra, ja mam dla was propozycję. Zobaczymy, która gra jest lepsza i pojedziemy sobie wyścig pokazowy. Ja mam Need for Speed'a Hot Pursuit 2010. Kurde, ta gra już jest taka stara? 11 lat ona ma. Teraz zrobi remaster tej gry, no nie? Żeby można było grać na nowszych konsolach. Ja pierniczę. Dobra, zrobimy sobie jakiś wyścig pokazowy. Po prostu sobie przejedziemy. Moja fura jest na pewno w klasie S2, ale to nic nie znaczy. Ona chyba jest stokowa. Ja nie wiem, czy no do driftu jej nie zrobiłem, bo strasznie trudno ją opanować. No ale to chyba w sumie normalne, że po śniegu jedziemy takim super samochodem. Trudno tutaj oczekiwać jakichś super osiągów, prawda? Dobrze, no to jedziemy jakiś taki, tylko błagam, pojedziemy już, wyścig sobie pojedziemy po jakichś normalnych warunkach, okej? Ja mam dosyć tego śniegu, już wystarczy nam, że się spotkaliśmy na lodzie, było fajne i koniec, już nie musimy o tym mówić, nie musimy o tym rozmawiać, dajmy sobie spokój. O, wiem, jaki wyścig możemy sobie pojechać. Tutaj jest, tylko nie wiem, czy będę mógł tak go utworzyć. No zobaczymy, co się stanie. Widzicie, najpierw klasa S1 startuje, pojechali. Czekaj, co jest? Wszyscy wystartowali, o co chodzi? Czy to miało być pokazówka? Ja myślałem, że nie mogę wystartować, a ja miałem neutralny bieg włączony. Co jest? To jestem cały ja. Wuja, kurde, oszalał. Podeszczowa pogoda. Trochę ślisko. Ja stoję w miejscu, myślę, dobra, najpierw tamci startują. A tu wszyscy teraz wystartowali. O co biegaj? Coś nie tak. Ja trochę tutaj poszalał, no trudno. BM-cia poleciała boczkiem, bardzo ładnie. Pięćdziesiąt okrążeń? Nie, no. Co? Ej, faktycznie, co jest? Ja chyba nie zaakceptowałem ustawień. A to jedziemy 50 okrążeń. O kurde, to do zobaczenia jutro. Co to mi się tu wybrało? Ej, faktycznie, ja nie zaakceptowałem ustawień chyba, jak tam robiłem. No to fajnie, to jedziemy. Będzie dobry wyścig, będzie świetnie się jeździło, na pewno. Pamiętacie, jak ja robiłem 50 okrążeń? Miałem łącznie 15 godzin streama wtedy, czego 8 godzin to sama jazda. Niecałe 9. Sama jazda samochodem. Porażka! Nigdy więcej. Dlatego miałem 15 godzin streama, bo ja tego wyścigu nie miałem wcale odblokowanego.
I musiałem najpierw go sobie odblokować, a dopiero potem, wiesz. O tak, ej, wyobrażacie sobie, bo słuchajcie, tutaj mapa ma 70 km kwadratowych w Forzie Horizon 4. W Forzie Horizon 5 będzie chyba ponad 100 km kwadratowych. Generalnie 1,5 razy większa niż w czwórce. I teraz wyobraźcie sobie Goliata w Forzie Horizon 5. Jesteście w stanie, o kurde, wypadnę. Jesteście sobie w stanie to wyobrazić? W piątce jechać Goliata 50 okrążeń? Jeśli faktycznie ten Goliat będzie dookoła mapy. Ja pierniczę. Nie no, to będzie trochę koszmar, powiem ci. Chyba wiem, dlaczego tą Pagani nie jeżdżę. Samochód mi się podoba bardzo. Ślisko jest! To jest jakaś gówniana pogoda mi się wybrała. Musiałem nie zaakceptować ustawień wyścigu. Mi się porobiło jakieś dziadostwo. Albo może wybrałem nie ten, co trzeba? Chyba tak. 12 godzin sam wyścig będzie trwał? Możliwe. Będę robił challenge 50 okrążeń Goliat w Forzie, jakieś 9 godzin jazdy. Trzeba będzie wybrać jakiś fajny samochód. Ja pamiętam, że jechałem Reventonem, bo Reventon miał jakiś tam mnożnik do chyba punktów reputacji czy coś takiego. Albo do kasy chyba miał. Ja wtedy jeszcze grałem w czwórkę tak, żeby mi zarabiać dużo kasy. To był czas. Musiałem nie to wybrać, co trzeba, no. 50 okrążeń. Ty, a gdzie ta scena jest? Ta koksiarska. Hajsu, ile dostałem? Musisz zobaczyć ten odcinek. 144 wheelspiny miałem zwykłe za ten wyścig, a hajsu chyba nie dostałem dużo. Czy nie pamiętam. Musisz zerknąć sobie na YouTube'a ten odcinek obejrzeć. Tam wszystko jest nagrane, no. Patrz, BMK z Most Wanted najlepsza. Jeszcze brakuje tego takiego poszerzenia w tej BMC, co? Jaka ta grafika jest mega. Wyobraźcie sobie, że w Meksyku będą jeszcze ładniejsze chmury. Lepszy będzie force feedback, to głównie dla osób, które grają na kierownicach to ma znaczenie, bo dla tych, co grają na padzie, to nie ma znaczenia, że tam lepszy force feedback czy nie. Tylko też generalnie handling się zmieni, nie? I w ogóle sposób prowadzenia tych samochodów. Przecież jeśli opony będą miały wpływ na to, jak samochód się zachowuje, no to będzie trochę inaczej jednak, no nie? Co, jechałem Goliata 50 okrążeń i skraszowało grę w połowie? Kurde, gościu! Ech, to rozumiem, że dopiero zainstalowałeś Fordze ponownie, tak? Po tamtym incydencie. Ja też miałem ostatnio taką akcję w GTA, że z klubu nocnego sprzedawałem sobie ładunek za 800 tysięcy i jakiś random, totalny random, co zabrał samolot z bazy wojskowej, mi po prostu ten ładunek zniszczył. I też odinstalowałem grę. Niestety, no, tak jest. Takie krótkie życie gier na tym moim komputerze, nic na to nie poradzę. Bardzo oszczędnie jadę to Zondo. Jakbym bał się, że paliwa za dużo zużyje czy coś. Nie no, jedziemy 50 okrążeń, no jak? Chcieliście 50, to 50 jedziemy, nie ma problemu. Już dwie osoby się wykruszyły. A pamiętam, jak ja chciałem robić to wyzwanie na 50 okrążeń, to tak, my chcemy jechać z tobą, dawaj, zapraszaj, tak. Na streamie o 3 w nocy było 15 osób chyba. Na YouTubie, nie? Pff, grudę.
Na Microsoft Store będę kupował Forza Horizon 5. Zdecydowanie. Wiecie czemu? Jest drożej, to prawda, ale kupując na Microsoft Store, ja jednocześnie mam na Xboxie Fordze, jednocześnie na PC-cie. W przypadku tak, jak ktoś gra sobie tylko na PC-cie, no to nie ma znaczenia, może sobie kupić na Steamie, no nie? Z tym, że ja mam i Xboxa, i PC-ta. A nawet mam chyba jeszcze starego Xboxa One. Xbox One X. Chyba go jeszcze nie sprzedałem. Albo już sprzedałem? Nie wiem, gdzieś tam. A nie, jeszcze go mam, widzę, dobra. Ustawiłem go na pół i zapomniałem, że go mam. Muszę go sprzedać w końcu. Albo może zrobię takie porównanie Xbox One X kontra Series X w Forza Horizon 5. O, to jest dobry pomysł, to zostawię go jeszcze w tym roku. Potem się go sprzeda. Jest w ogóle taką customalizację ma zrobioną, wyścigową. Tak, to jest spory plus. No dla osób, które mają i Xboxa, i PC-ta, to jest spoko, no bo patrz, na PC-cie sobie pograsz na przykład gdzieś tam w pokoju, a do salonu sobie pójdziesz i pograsz na Xboxie. Masz te same save'y i to samo możesz sobie porobić, no nie? Myślę, że spoko sprawa. Ile jechałem jako? Dobra, no już kurczę, nie będę was męczyć, żartowałem. Nie będziemy 50 okrążeń jechać, kurde. A niektórzy się wystraszyli i powychodzili, zobaczcie, dwie osoby wyszły. Ale teraz, wiesz, wkręcać, że skraszowało im grę, nie? Nie ze mną te numery, nie ze mną te numery, kurde. Oh my god. No i zrobiliśmy sobie zlot samochodów okładkowych. No niestety wyścig mi trochę nie wyszedł. Musiałem wybrać nie ten preset, sobie go stworzyłem. Ile chcę za tego Xboxa? No na razie jeszcze nie sprzedaję, także na spokojnie. Jak będę sprzedawał, to dam znać. Chciałem sprawdzić cierpliwość graczy i... Nie, no przecież utworzyłem specjalnie ten... Utworzyłem specjalnie preset, tylko po prostu wybrałem pierwszy lepszy z brzegu, a trzeba było zjechać tam te karty na lewą stronę, żeby było wszystko ładnie widzimy, cyk. O, nie mogę nawet wybrać, bo jestem w tym konwoju, dobra, nieważne, no jest. Jakiego mam Xboxa? Mam dwa Xboxy, Series X i One X. Kurde, jakie te nazwy są popieprzone. Mogliby skrócić jakoś te nazwy. Na przykład powiedzieć, od dzisiaj Xbox Series X to łopata. Albo grzyb. No przecież Android jak wypuszcza jakiegoś nowego systema, no to nazywają po cukierkowemu te systemy. No nie, ja nie wiem jaki teraz jest ten najnowszy. Ale jakieś tam Candy były, coś tam Srandy się nazywały te systemy, no nie? I to jest spoko, jakoś łatwo to zapamiętać, a nie takie wiesz, nazwy. To ciężko nawet wymówić, tak? Jakoś ani się nie rymuje, ani nie taktuje. Słabe to jest, strasznie. Oreo, tak, powinni... No, Oreo jest najnowsze, tak? Okej. No jakby to by było spoko, tak? Jakby jakoś tak nazwali, nie wiem, może Felga? Bo kurde, jakoś tego Xboxa inaczej, żeby można było... O, kupiłem sobie Xboxa łopatę. Mam łopatę. No jakoś tak, wiesz, prosto, żeby jednym wyrazem można było to... No, jak mówisz PlayStation, to skracasz sobie PS5 na przykład. Proste, prosto to wymówić, no nie? Dan. A Xbox to tak. XSX. No ciulowo się to wymawia. Po angielsku XSX jakoś tak. No to też do dupy, nie? Jakoś nie można tego prosto wymówić. SXS. No to też tak. Albo pogram na X-ie. I ktoś tak mówi, ale jakim kuźwa X-ie? Łanie czy Series czy jak? A mówisz PS5 i od razu wszyscy na świecie wiedzą o co chodzi, tak? No dobra, może nie wszyscy na świecie, no ale rozumiecie o co mi chodzi. O, i na dokładnie! Lodówka! No przecież poprzedni Xbox nie był lodówką, no nie? Nowy Xbox powinien... No to jak następna osoba się mnie zapyta, jakiego masz Xboxa? Mam Xboxa lodówkę. Kurde! I mamy skrót, mamy już skrót. Xbox lodówka. Od tej pory tak będziemy mówić na nowego Xboxa, Xbox Series lodówkę. I tak powinien się po angielsku nazywać fridge. Po prostu. No nie? Nie, bo bez X, bez żadnego takiego trudnego ten, po prostu lodówka. Już wiadomo, no. Gram na lodówce. Kurde. Na czym grasz? Na lodówce. Prosta sprawa. Najlepsze jest to, że Microsoft faktycznie zrobi taką lodówkę, no nie? Tak, Xbox Fridge, no. Tak, faktycznie powstała ta lodówka. I Xbox niedługo umożliwi jej kupno. Jak dostanę tą lodówkę do testów, to zdecydowanie zrobię jej recenzję, kurde. Bo to jest mistrzostwo świata.
Microsoft zmienił swój PR i ma taki strasznie luzacki, a jednocześnie mega, mega trafia to do wszystkich, nie? Jakby potrafią się z siebie śmiać, ze swojego marketingu, ze swojej własnej nazwy tych tej konsoli. Wiesz, wiadomo, że korpo i tak i są nastawieni na zysk, ale robią to dobrze, no. Robią to dobrze. Jest to jedno z niewielu korpo, które naprawdę robi dobrze marketing ten gamingowy. To jest naprawdę spoko opcja, tak? Oni kiedyś naprawdę nie byli tacy otwarci, ale teraz to zmienili. I nie wiadomo, nie wiem, kto tam w marketingu teraz pracuje, kto się tym zajmuje, ale robi to naprawdę dobrze.